Witam serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 18 dotyczący interpretacji badania trójglicerydów. Przedstawię w tym odcinku najważniejsze informacje dotyczące tego parametru, wskazania do jego wykonania oraz interpretację wyniku. Warto zacząć od tego, że używa się zamiennie dwóch określeń na to samo badanie: triglicerydy oraz trójglicerydy, a także skrótów TG lub TRIG. Trójglicerydy to cząsteczki tłuszczu, które pełnią w organizmie człowieka dwie bardzo ważne funkcje. Pierwszą jest dostarczanie energii dla potrzeb organizmu, drugą jest jej magazynowanie. Trójglicerydy gromadzą się głównie w tkance tłuszczowej, ale część krąży we krwi, stanowiąc materiał energetyczny dla mięśni. Po spożyciu posiłku z tłuszczów pokarmowych, egzogennych, trójglicerydy transportowane są w formie chylomikronów do wątroby. Kolejno zostają przekształcane w VLDL, czyli lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości. Badanie trójglicerydów należy wykonać na czczo, kiedy we krwi nie ma trójglicerydów pochodzenia egzogennego. Stężenie trójglicerydów ulega dużym zmianom po posiłku, wzrasta nawet 10-krotnie po upływie kilku godzin. Dieta bogata w węglowodany, szczególnie w cukry proste, np. sacharoza, czyli biały cukier, powoduje wzrost poziomu trójglicerydów. W zależności od pory dnia poziom trójglicerydów na czczo różni się, dlatego jego niewielkie wahania nie stanowią nieprawidłowości. Podwyższone stężenie trójglicerydów koreluje ze zwiększonym ryzykiem choroby układu sercowo-naczyniowego. Do czynników sprzyjających zwiększeniu stężenia trójglicerydów i ryzyka choroby układu sercowo-naczyniowego zalicza się brak aktywności fizycznej, nadwaga i otyłość, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu oraz choroby takie jak cukrzyca, choroba nerek, niedoczynność tarczycy. U chorych na cukrzycę badanie trójglicerydów jest szczególnie ważne, ponieważ w przypadku niekontrolowanego poziomu glukozy stężenie trójglicerydów znacznie wzrasta. Wykonanie profilu lipidowego, w tym trójglicerydów, powinno przesiewowo wykonywać się co 5 lat. Prawidłowy poziom trójglicerydów na czczo nie powinien przekraczać 150 mg na decylitr. Stężenie w granicach od 150 do 199 mg na decylitr uznaje się za podwyższone, granicznie wysokie, a stężenie między 200 a 499 mg na decylitr za wysokie. Stężenie powyżej 500 mg na decylitr określa się jako bardzo wysokie. W przypadku bardzo wysokiego poziomu trójglicerydów, sięgającego wartości powyżej 1000 mg na decylitr, istnieje ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki. Wysokie stężenie trójglicerydów występuje z reguły, ale nie zawsze, w połączeniu z wysokim poziomem cholesterolu. Niektóre leki, takie jak kortykosteroidy, beta-blokery, estrogeny, inhibitory proteazy, mogą zwiększać stężenie trójglicerydów we krwi. Ćwiczenia fizyczne wpływają na obniżenie poziomu trójglicerydów i podniesienie poziomu HDL, który ma tendencję do obniżania się wraz ze wzrostem trójglicerydów. Ćwiczenia pomagają również osobom cierpiącym na cukrzycę obniżyć zapotrzebowanie na insulinę. Trójglicerydy oraz pozostałe składowe lipidogramu oznaczane są głównie po to, by ocenić ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, które należą do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Konieczne jest oznaczenie całego profilu lipidowego, aby móc wnikliwie przeanalizować metabolizm lipidów oraz ocenić poprawność funkcjonowania poszczególnych narządów biorących udział w tym metabolizmie. Można by powiedzieć cynicznie, że każda składowa lipidogramu określa to samo, a bynajmniej jest uzupełnieniem kolejnej cząsteczki. Oznaczenie trójglicerydów jednoznacznie odpowie na cztery pytania. Czy pacjent był na czczo? Czy spożywa dużą ilość tłuszczów? Czy w jego organizmie dochodzi do zaburzeń metabolizmu lipidów? Oraz czy dochodzi do zaburzeń wchłaniania tłuszczy z przewodu pokarmowego? Profil lipidowy kryje w sobie jeszcze kilka ciekawych tajemnic,
Tych wszystkich z Państwa, którzy zainteresowani są tymi informacjami, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia!